Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Mam tutaj dwie butelki po szampanie dziecięcym, które bardzo mi się podobają, ponieważ mają ciekawą fakturę. Z pierwszej butelki myślę, że zrobię jakiś biały projekt, a z drugiej butelki jakiś ciemny projekt. No to zaczynamy. Z pierwszej butelki zrobimy zimową butelkę metodą decoupage. Mam już tutaj tą szklaną butelkę odtłuszczoną i teraz butelkę pokryję białym gesso za pomocą gąbeczki. Po wyschnięciu nakładam na gesso białą farbę. Nałożę jej trzy warstwy. Farba jest już sucha i teraz za pomocą kleju do decoupage przykleję wybrane dwa fragmenty papieru ryżowego. Zdecydowałam się na sowę i zająca. I przyklejam je na butelkę. Kolejny etap to uwypuklenie moich bąbelków za pomocą konturówki robię większe kulki. I skończone. Tak wygląda butelka na tym etapie pracy. Jak widać, moje kropelki, koła są pięknie uwypuklone. Teraz lakier naniosę na papier ryżowy.
i zostawiam do wyschnięcia. Teraz za pomocą pasty śniegowej zrobię dół butelki oraz dookoła papieru ryżowego. Na jeszcze wilgotną pastę śnieżną nakładam takie płatki diamentowe, które przepięknie się mienią. Postanowiłam jeszcze pastą śniegową ozdobić górę butelki. I tutaj również dokładam płatków. Zostawiam butelkę do wyschnięcia. Przepięknie wygląda moja zimowa butelka. Widać mieniący się śnieg oraz duże krople albo płatki śniegu. Zrobiłam jeszcze z masy lekkiej wycisk w kształcie płatku śniegu. Przyozdobiłam konturówką i płatkami diamentowymi. I teraz za pomocą sznurka montuję ten płatek na górze butelki. I gotowe. Moja zimowa bogata bardzo butelka jest zrobiona. Bardzo mi się podoba. I pasuje do wcześniej zrobionego słoika. Też w zimowej kolorystyce. Jak chcecie zobaczyć ten film, to link będzie na górze. Do zobaczenia!